Mutter to trzeci album studyjny zespołu Rammstein. Płyta wydana 2 kwietnia 2001 roku do dziś jest określana mianem arcydzieła i najlepszego dokonania w całej karierze zespołu. Brzmienie osiągnięte na płycie jest określane mianem mistrzostwa, mianowicie do stosunkowo prostych gitarowych riffów dołączyła cała gama kompozytorskich smaczków, a zespół, chcąc dodać swojemu brzmieniu unikalnego wyrazu, podjął nawet współpracę z orkiestrą. Mimo że album odniósł ogromny sukces i mogłoby się wydawać, że wszystko było idealnie i zmierzało w dobrym kierunku, Rammstein z powodu wewnętrznych napięć znalazł się na granicy rozpadu. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym Rammstein. Dziś skupię się na przybliżeniu Wam historii powstania albumu Mutter i od razu zaznaczam, że odcinek ten, ze względu na dość obszerną zawartość, postanowiliśmy podzielić na dwie części. Druga część pojawi się na kanale za tydzień. Dzisiejszy materiał powstał w dużej mierze w oparciu o treść wydania specjalnego Teraz Rocka poświęconego Rammstein. Tak tylko zaznaczam, żeby nie było, nie jest to żadna współpraca ani nic z tych rzeczy, po prostu treść tego magazynu jest dość obszerna i mocno przydała się w tworzeniu tego materiału. No i zapraszam Was oczywiście do sprawdzenia naszych poprzednich materiałów o Rammstein, w których opowiedziałem Wam historię powstania grupy, nagrania debiutanckiego albumu oraz powstania płyty Sehnsucht. Materiały są dostępne na naszym kanale i powinny znajdować się na specjalnie przygotowanej playliście, żebyście bez trudu mogli się w tym wszystkim połapać. Playlista oczywiście dostępna na naszym kanale i pewnie również tutaj do opisu podrzucę Wam link. Pamiętajcie, że jeśli chcecie zobaczyć na tym kanale więcej materiałów o Rammstein, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, napisać komentarz, polecać nas fanom Rammstein, ogólnie cięższego brzmienia, no i oczywiście subskrybować pełną kulturkę, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. Tymczasem koniec ogłoszeń parafialnych, przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Rammstein pierwotnie planował nagranie albumu Mutter w Polsce. Ostatecznie panowie rozpoczęli przedprodukcję albumu w Haus Weimar w Heiligendamm we wrześniu 1999 roku, choć wcześniej przez kilka miesięcy zwykli spotykać się w sali prób w Berlinie i w mieszkaniach muzyków, którzy zbierali się w mniejszych, 2-3-osobowych grupach i coś tam sobie powolutku tworzyli. Jednak wrzesień to już przebywanie całym składem na terenie Haus Weimar, który w czasach NRD spełniał rolę sanatorium. Jednak po latach nieco się to zmieniło. Dom był kompletnie pusty, a zespół musiał kupić łóżka, wyposażenie kuchenne, szafki i inne takie duperele, żeby jakoś w ogóle się tam urządzić. Panowie zatrudnili sobie również kucharza, który przygotowywał im smakowite posiłki. Flake w wywiadzie dla magazynu Orkus wspominał: wstawaliśmy o 8 czy 9, spacerowaliśmy po plaży, a potem graliśmy do 18 i jedliśmy kolację. Zabraliśmy nawet ze sobą przyjaciela, który gotował. Następnie do 22 odbywały się zajęcia pozalekcyjne. Nie mieliśmy telewizji, to był pusty, stary dom. No, warunki idealne, nie pozostawało więc nic innego jak pracować nad muzyką. Panowie mieli szkice 13 utworów i to na nich głównie się skupiali. Zespół pracował nad instrumentalami, a Till Lindemann pisał teksty, które zwykł przypinać do tablicy korkowej, żeby koledzy z zespołu mogli się z nimi zapoznać. Paul Anders podobno bawił się trochę w nauczyciela, przyznając tekstom Tilla odpowiednie stopnie w skali szkolnej, dodając od siebie uwagi odnośnie tych właśnie tekstów, czego brakuje itd. Panowie każdego ranka gromadzili się wokół tablicy, próbując wyeliminować to, co zbędne i dodać coś, czego w tekstach brakowało. Po 4 miesiącach spędzonych w Haus Weimar zespół przeniósł się do Berlina, aby to właśnie tam dopracować swoje utwory. W grudniu 1999 roku Rammstein rozpoczął poszukiwania dobrego studia nagraniowego, żeby zarejestrować płytę. Oliver Riedel tak mówił o wymaganiach co do poszukiwanego studia. Powinno być za granicą, powinna być możliwość zarejestrowania bębnów na miejscu, żebyśmy nadal mogli wprowadzać drobne zmiany i ogólnie grać razem, no i oczywiście powinno być pięknie. Na początku 2000 roku zespół chciał wyjechać do Miraval Studios we Francji, ale finalnie mogli się tam wybrać dopiero w okolicach maja, ponieważ w budynku były problemy z ogrzewaniem. Panowie mieli więc, chcąc nie chcąc, kilkumiesięczną przerwę. Po wejściu do studia w maju Rammstein nie rozpoczął nagrywek od razu. Zespół postanowił jeszcze ponownie omówić teksty napisane przez Lindemana. Po 6 tygodniach spędzonych w Miraval Rammstein odwiedził Galaxy Studios w Belgii, aby tam spotkać się z inżynierem dźwięku Ronaldem Prentem, z którym mieli okazję współpracować już na początku swojej działalności. Różne źródła podają różne informacje, natomiast jedno z nich podaje, że Ronald zmiksował wtedy 4 piosenki dla zespołu, w tym Mutter i Kliczko, która została później przemianowana na Zonę. Inne źródło wspomina z kolei o 6 utworach, które panowie postanowili odtworzyć wybranym dziennikarzom, którzy zgromadzili się w Galaxy Studios. I teraz mogłoby się wydawać, że Ronald poczynił miksy i wszystko było w porządku.
No ale nie było. Panowie nie byli zbytnio zadowoleni z pracy Pręta i rozpoczęli poszukiwania nowej osoby mającej odpowiadać za miksy na płycie. Rammstein zrezygnował z bardzo głośnych producenckich nazwisk, takich jak Brendan O'Brien, Andy Wallace czy Dave Ogilvy. Jeżeli same te nazwiska nic wam nie mówią, wspomnę tylko, że ci panowie współpracowali z artystami takimi jak Nirvana, Guns N' Roses, Linkin Park, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson czy David Bowie. Czyli krótko mówiąc, światowa topka. No i jest to dość wymowne. W pierwszym odcinku poświęconym Rammstein, gdzie przybliżałem wam historię powstania zarówno zespołu, jak i płyty Herzeleit, mówiłem, że miała miejsce następująca sytuacja. Panowie dostają od wytwórni polecenie, żeby wybrać sobie odpowiedniego producenta. Później okazuje się, że nie wiedzą, iż do nagrania albumu jest potrzebny ktoś taki jak producent. Podpytują to tu, to tam i wybierają nazwiska pokroju Ricka Rubina. No i na tamten moment, delikatnie mówiąc, nie ta półka. Ale zobaczcie, mija 6 lat i do współpracy z zespołem ustawia się kolejka chętnych w postaci światowej sławy producentów i ludzi odpowiedzialnych za miksy. Ostatecznie panowie, nie kierując się jedynie wielkością nazwiska, postawili na Stefana Glaumana, z którym pracowali w MVG Studio w Sztokholmie w październiku 2000 roku. W tamtym właśnie czasie, pewnego wieczoru, Flake i Lindemann postanowili wybrać się do baru w niewielkiej miejscowości Ludwika w Szwecji. No i wszystko byłoby spoko, tylko Lindemann wdał się w bójkę. Co ciekawe, na pomoc w wokaliście Rammstein ruszył Peter Tegtren, szwedzki muzyk i producent, z którym zresztą Till w 2013 roku założył formację o nazwie Lindemann. Wracając do wątku Glaumana, z którym to panowie pracowali nad albumem, Flake powiedział, że Glaumann był naprawdę dobry w tym, co robił, ale był też niesamowicie powolny w swojej pracy. Potrzebował 5 dni, żeby popracować nad jedną piosenką, a później 2 dni odpoczynku. Wróćmy teraz na moment do utworu Zone. Mianowicie wspomniałem wam, że pierwotnie miał się nazywać Kliczko. No i wiąże się z tym dość ciekawa historia. Mianowicie pierwotnie piosenka ta miała wprowadzać na ring słynnego ukraińskiego mistrza boksu Władimira Kliczka. Paul Landers w wywiadzie dla magazynu Rock Hard mówił o tym następująco. Precyzyjnie to obmyśliliśmy. Cała sala odlicza do 10, a potem dokładnie na aus pojawia się Kliczko i wchodzi na ring. W momencie, gdy unosi ręce, zaczyna się refren Nadchodzi słońce. Niestety Kliczko uznał, że utwór jest zbyt mocny. Gdyby się zgodził, może nie zebrałby batów. Podczas pobytu w Sztokholmie panowie wprowadzili się do mieszkania pewnego starszego małżeństwa, które zmarło dosłownie chwilę wcześniej. Zespołowi wynajął je syn tychże starszych państwa. A tak Flake wspominał tamten czas. W Sztokholmie słońce wstaje po 10 i zachodzi o 14. Siedzieliśmy tam przez 3 miesiące do świąt, co przyprawiało depresję. Naprawdę cierpieliśmy. Nie mogliśmy niczego wynająć, bo brakowało mieszkań albo były bardzo drogie. W końcu jedno znaleźliśmy, po starszej parze, która właśnie zmarła. Syn wynajął nam je, bo nie mógł sobie pozwolić, by stało puste. Nie mogliśmy tam jednak niczego ruszać. Nie pogodził się jeszcze ze śmiercią rodziców. Wciąż leżały tam więc stare koszule nocne, jakby ktoś dopiero wyszedł. Zgodziliśmy się, że nikt z nas nie zostaje sam w tym domu śmierci. Musiały być przynajmniej 3 osoby, żeby przełamać tę atmosferę. Było to wyzwanie, ale warte tego, co studio zrobiło z piosenkami. Wracając do kwestii bardziej muzycznych, Paul Landers wypowiadał się na temat brzmienia uzyskanego na muter w wywiadzie dla magazynu Pulse. Na pierwszej i drugiej płycie byliśmy zależni od samplerów i komputerów, nawet podczas komponowania piosenek. Na muter bazowaliśmy na gitarach, a technologii używaliśmy tylko dla wzmocnienia utworów, dodania im smaku. Nie chcieliśmy być już niewolnikami maszyn. Podczas pracy nad albumem nie obyło się bez konfliktów. W tworzenie muter najbardziej angażował się Richard Kruspe, który samodzielnie przygotowywał podstawy kompozycji, a od reszty zespołu oczekiwał po prostu dostosowania się do jego wizji. Tak o tym mówił na łamach magazynu Rock Hard. Byłem więźniem swojej pasji i o tym nie wiedziałem. Inni muzycy Rammstein nie mogli oddychać, gdy się wtrącałem. A wtrącałem się zawsze. Tak mnie poniosło, że nie zauważyłem, gdy nastąpił kryzys. Miałem obsesję na punkcie swojej obsesji. Moja komunikacja z pozostałymi była prosta. Tak to powinno wyglądać. Tyle. W dniu, w którym to sobie uświadomiłem, stwierdziłem, że muszę odejść. Chodziło tutaj Richardowi o zmianę miejsca zamieszkania na Nowy Jork. Christopher Schneider z kolei tak widział tamtą sytuację. To się zaczęło rozwijać w okresie Sehnsucht i osiągnęło apogeum w trakcie pracy nad muter. Doszliśmy do ściany, gdy niemożliwe stawało się wypowiedzenie imienia Richard bez dodatku idiota albo dupek. Panowie udzielili tych wypowiedzi po latach, a więc taki był ich punkt widzenia, kiedy upłynęło już trochę czasu i mówili o tym na chłodno. Z kolei Till Lindemann wypowiadał się w wywiadzie dla Teraz Rocka jeszcze przed wydaniem albumu Muter następująco. Kiedy spotykamy się w studiu, często strasznie się kłócimy. Te kłótnie to nie jest sposób na wyładowanie niezdrowej agresji. Nie wyzywamy się od dupków czy kretynów. Zawsze chodzi nam o coś konkretnego. O brzmienia, aranżacje, sposób nagrywania. Ostra, ale produktywna dyskusja. Dzięki niej idziemy do przodu.
Lindemann dodawał jeszcze na temat producenta Jacoba Hellnera. Jacob ma wyjątkowy talent do tonizowania tych naszych awantur wewnątrz zespołowych. Potrafi nas utrzymać w ryzach. Jacob nie spełnia roli szefa, ale ma tak zwane słowo producenta. Swoją opinią zmusza nas do ustalenia jakiegoś wspólnego frontu. Cała szóstka słucha go uważnie i liczy się z jego zdaniem. No i dobra, wracamy do kwestii czysto muzycznych. Na albumie Mutter zagrała swoje partie orkiestra. Ekipa pod nazwą Deutsches Filmorchester Babelsberg zarejestrowała swoje partie w studiu Saal 1 w Berlinie. Nie było się bez problemów. Zespołowi polecono kogoś do transpozycji muzyki, czyli po prostu grania utworów nieco różniącej się od oryginalnej tonacji. Gdy Rammstein przybył na miejsce, a orkiestra zaczęła grać, panowie poczuli, że coś jest nie tak. Dopiero po 2 lub 3 godzinach zorientowano się, że facet, który był odpowiedzialny za transpozycję, zupełnie zmienił aranżację. Stracono trochę czasu i kasy, ale gdy odkryto przyczynę niedomówień, sesja została przełożona, a winowajca musiał przez całą noc poprawiać nuty. Zespół na krótko przed wydaniem albumu zorganizował tzw. listening party, podczas którego zebrani dziennikarze mogli przesłuchać 8 premierowych utworów. Sandman, Ohnedich, Mutter, Zone, Nebel, Adios, Pastor i Rein Raus. Okej, to tyle w części pierwszej. Pamiętajcie, że druga część pojawi się na kanale za tydzień, a jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów o Rammstein, serdecznie zapraszam do nadrobienia. Pamiętajcie też, że oczywiście łapki w górę i komentarze są bardzo mile widziane i pomagają nam w budowaniu tego kanału. No i możecie dać również suba, żeby po prostu być ze wszystkim na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.